Witam się, witam serdecznie u mnie na kanale i dzisiaj Was zapraszam na proste w wykonaniu ciasto. Będzie to murzynek. Przepis na tego murzynka wzięłam od Ewy z kanału Mandziary u Ewki. Ona już bardzo dawno tego murzynka robiła. Ona go robiła z dżemem wiśniowym, a ja dam do tego po prostu wydrelowane wiśnie z kompotu. Taka moja modyfikacja. Murzynek jest ciastem dosyć właśnie prostym w wykonaniu, bo praktycznie wszystkie składniki będziemy łączyć i jest to ciasto na dużą blachę. Blachę mam już wyłożoną papierem, bo znajduje się tutaj w misce aż 4 szklanki mąki. Także jest to już, jak widzicie, po samej ilości mąki ciasto wydajne. Ja Was oczywiście zapraszam do Ewy na kanał Mandziary u Ewki. Jeżeli mnie skleroza nie dopadnie, to Wam linka dam na jej kanał. Ona już jakiś czas temu robiła właśnie takiego murzynka. Ja sobie nawet, powiem Wam, naszykowałam mniejszą blachę, ale potem patrzę i widzę, że ona jednak robiła w dużej blasce, bo 4 szklanki mąki, jak mówię, to jest dużo, więc wzięłam większą blachę. Potem nie wiem, jak my tego murzynka ozdobimy, może jakąś polewę zrobię albo cukrem pudrem. Najprostsza wersja, ale myślę, że zrobimy polewę, bo mam jeszcze jakieś tam posypki. No dobra, to przechodzimy do łączenia naszych składników. W misce, jak widzicie, mam mąkę pszenną, u mnie 450, opcjonalnie 500, tortowa jakaś, i dwie mam tutaj łyżeczki od razu dane, takie kopiaste proszku do pieczenia. Mam tutaj 2 szklanki cukru. Sypiemy sobie ten cukier tutaj. Nie wiem, w czym my to będziemy miksować. Zobaczcie, ile tego jest. Pewnie jakiś garnek muszę znaleźć. Najpierw sypkie składniki tutaj połączymy. Dajemy 2 łyżki kakao. U mnie 4 łyżeczki. O. 3. 4. Sztuką będzie, moi drodzy, to wszystko wymieszać teraz, połączyć. I już Wam mówię, co dalej. Przysypię to zaraz pewnie w jakiś garnek, bo mam tutaj też miskę, ale tutaj nic z tego nie wyjdzie, z naszego łączenia tych składników. Czyli tak, sypkie składniki mamy tu w misce. Co będziemy jeszcze potrzebować? Będziemy potrzebowali 0,5 szklanki oleju, 2 szklanki mleka i 2 jajka. I oczywiście słoiczek dżemu, na przykład wiśniowego lub innego, a ja będę używała właśnie też wiśni z kompotu, a soczek będzie po prostu do wypicia z własnych przetworów. Dobra, czekajcie, poszukam jakiegoś garnka, przesypię to i tutaj mamy to, wymieszam. Będziemy dodawać pozostałe składniki płynne i wszystko to połączymy, a na końcu dodamy wiśnie. Więc tak, składniki, jak widzicie, przesypałam do garnka. Wlejemy sobie teraz olej tutaj. Bijemy zaraz nasze 2 jajka. Nie wiem, czy mówiłam, że 2 jajka potrzebujemy. Już bijamy jajka. Powinno się chyba tutaj nam zmieścić w tym garnku, nie? Wstępnie sobie to przemieszam, żeby mi się troszkę to wszystko połączyło. Te składniki. I teraz wlewamy mleko. Zaraz będę mikserem to wszystko łączyła. Widzicie, jest to banalnie proste. Szukałam jakiegoś fajnego ciasta
Patrzę się akurat u Ewy, jakiś czas temu robiła takiego murzynka i jest też bardzo wydajne ciasto. Także widzicie, jak to wygląda. Czekajcie, muszę sobie tą łyżkę oczyścić. O, tutaj wszystko mi się zalepiło. Potem będziemy jeszcze mieszać tą łyżką, że ją na razie odłożę. I wszystko tutaj za chwilę połączę mikserem i dodamy nasze wiśnie. Dobra, sobie na razie odkładamy. Mamy mikser i za chwilę to wszystko połączę. Widzimy się po połączeniu. Więc tak, ciasto już mam wszystko fajnie połączone. Jeszcze przemieszałam łyżką do spodu, jakby się jakaś mąka tam została. I teraz będę dawała wiśnie. Lub dajecie dżem. Ja dzisiaj dam wiśnie z kompotu. One były już odsączone z nadmiaru płynu. I wszystko tutaj sobie ładnie wymieszam. O. I zaraz będziemy wlewać nasze ciasto na blaszkę. Już nastawiłam piekarnik. Ciasto się będzie piekło dosyć długo. Już Wam mówię, jak to wyglądało w przypadku Ewy, jak ona podała w przypisie. W 180 stopniach do 45 do 50 minut, czyli myślę spokojnie 40 jakieś 5 minut, jak ja piekę w 200 stopniach, oczywiście na środkowej półce góra dół. I za chwilę zajmiemy się rozpuszczeniem margaryny z cukrem i z kakao, żeby po prostu przestygła na naszą polewę na murzynka. Tylko taka moja modyfikacja, że ja zamiast dżemu dałam wiśnie drylowane. A u Ewy było z po prostu dżemem. Ale niekoniecznie musi być to dżem po prostu wiśniowy. Możecie dać, jaki akurat macie. Tylko dobrze by było właśnie truskawkowy lub jakiś inny, że nie jabłkowy. Porzeczkowy na przykład. Jeszcze wymieszam, bo jeszcze powiem Wam, że mąka się dobrze nie rozmieszała na spodzie. Ciasto jest dosyć gęste. Widzicie? O. Malinowy, truskawkowy. Jakiś porzeczkowy dżem na przykład. I zobaczcie, no, jak to ciasto jeszcze nam wyrośnie, prawda? To ono będzie. Dosyć duże, nie? Także dobrze, że wzięliśmy dużą blachę. Bo w tej 26 to chyba raczej nie za bardzo, ale też wydajne dla dużej ilości po prostu osób. Dobra, kochani, ja sobie tutaj to resztę wyskrabię, wezmę sobie łyżkę mniejszą i zaraz będziemy przygotowywać składniki na polewę i pokażę Wam, jak się upiecze ten murzynek. Ciasto właśnie wstawiłam do lodówki i już Wam mówię, co będzie potrzebne na polewę. Ja już przygotowałam tutaj sobie wszystkie składniki w garneczku. Trzeba to będzie rozpuścić, ale nie zagotować. 10 jakieś gram margaryny lub masła. Łyżka dobra kakao. 2 łyżki mleka i 3 łyżki dałam cukru. I to wszystko rozpuszczę i odstawiam do ostudzenia. Potem jak nasze ciasto się upiecze i wystygnie, będziemy polewać tą polewą i ozdabiać albo posypką, albo wiórkami kokosowymi, albo jakimiś orzechami po prostu rozdrobnionymi. To już tak wiecie, kto już jak zechce. No nic, ja idę rozpuszczać składniki polewy, a
Z wami na chwilę się rozłączam. Widzimy się po upieczeniu ciasta. Nastawiłam na razie w 200 stopniach na 45 minut. Opcjonalnie, jak trzeba będzie, to będę dopiekać. Po prostu każdy piekarnik piecze inaczej. No dobra, widzimy się, jak się nasz murzynek upiecze. I jeszcze raz zapraszam Was do Ewy na kanał Mądziary u Ewki, bo ciasto, jak mówiłam wcześniej, kto może nie słyszał, to jest od niej z kanału. Zobaczcie, ciasto już chwileczkę temu wyjęłam z piekarnika. Tutaj niestety pękło, ale to nic nie szkodzi. I ono niech sobie tak stoi, aż ostygnie. Polewę wstawiłam do lodówki, żeby szybciej zgęsła, żeby nie polewać ciepłego ciasta, bo nam się cała polewa rozpuści. Posypiemy albo wiórkami, albo jakąś posypką, to się okaże, ale możecie też zostawić w takiej wersji, najwyżej sobie posypać cukrem, pudrem. Niech sobie ciasto tutaj stygnie. I tak, zobaczcie, ciasto już mam polane. I teraz mam jakąś tam jeszcze resztkę posypki i posypię. I jeszcze niech tutaj chwilę postoi, potem do lodówki, do całkowitego schłodzenia. Jak widzieliście, się polewa się bardzo dobrze zgęsła. I potem pokażę Wam, jak będzie po ukrojeniu wyglądać. Ale ciasto jest naprawdę wysokie. Więc murzynek po zdjęciu rantu prezentuje się w ten sposób. Po ozdobieniu polewą, którą Wam pokazywałam, i posypaniu posypką, ale możecie również wiórkami posypać. Opcjonalnie, jak mówiłam, posypać cukrem, pudrem i będzie ok. Ja zaraz ukroję kawałeczek i zobaczymy, jak będzie w środku wyglądał. Jak, moi drodzy, wygląda murzynek po ukrojeniu. Zobaczcie, jaki on jest fajny, wysoki. Nie wiem, czy dacie radę widzieć te wiśnie, widać tutaj. Jak mówiłam, ciasto zrobiłam z kanału Ewy Mądziary u Ewki, tylko że po prostu zamiast dżemu wiśniowego dałam wiśnie z kompotu. Zaraz spróbujemy, jak to ciasto smakuje. Dużo składników ciasta, jak widzicie, duża wydajna. Powiem Wam, fajne, takie wilgotne, czuć te właśnie tą lekką kwasowość tych wiśni. Ciasto proste, widzicie, czekajcie, ja przestawię ten talerzyk na bok, przesuniemy naszą blachę z ciastem. Jak widzicie, duża blacha tego ciasta, więc nawet możecie sobie robić na święta wielkanocne takie ciasto. Jest bardzo proste i podzielne, a nie tylko po prostu do niedzielnej kawusi, herbatki. Tutaj Wam pokażę, z tej strony jest po ukrojeniu tego kawałka. I wracamy do tutaj naszego talerzyka. Ja Was oczywiście zapraszam do Ewy. U niej znajdziecie dużo też takich wspaniałych przepisów, bo ona zrobiła bardzo dużo ciast, dużo rzeczy na Wielkanoc. Zapraszam u mnie, utworzyłam również playlistę Wielkanoc, gdzie możecie znaleźć różne ciasta i dania związane z Wielkanocą. Jeżeli, jak mówiłam, nie zapomnę, to link do kanału Ewy Wam zostawię na dole. I zapraszam Was jeszcze również na drugi kanał, który prowadzi Ewa, Wiadzio z Ewą. Tam pokazuje różne zabytki, opowiada o Rzymie, bo w tej chwili wyjechała do Włoch. Także jeżeli ktoś lubi kanały podróżnicze, to niech również zagląda na drugi kanał Ewy Wiadzio z Ewą. A ja się żegnam i zabieram się za jedzenie tego pysznego murzynka. I pozdrawiam jeszcze raz Ewę. Pa wszystkim.